jestem Bogu wdzięczny za to, że mogę być tutaj razem z wami po raz kolejny i cieszyć się waszą obecnością i wspólnie studiować Słowo Boże. A temat, którym dzisiaj się zajmiemy, będzie dotyczył Wieczerzy Pańskiej. Myślę, że jest to bardzo ważny temat do omówienia. Chciałbym mu poświęcić dzisiaj troszeczkę więcej czasu. Będziemy też sięgać dużo do Pisma Świętego, abyśmy dokładnie mogli zrozumieć właśnie, na czym polega Wieczerza Pańska, skąd się wzięła. Powiem wam, że ten temat od jakiegoś czasu mnie już fascynował. I Pan Bóg dał mi myśli, które chciałbym dzisiaj właśnie wam przedstawić, które chciałbym, abyśmy wspólnie przestudiowali. Proszę, abyśmy otworzyli 12 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej. Druga Księga Mojżeszowa, 12 rozdział. I tam przeczytamy sobie fragment opisu dotyczącego święta Paschy, dlatego że myślę, że od tego powinniśmy właśnie zacząć tłumaczenie tego, skąd się wzięła Wieczerza Pańska, jakie są różnice, jakie podobieństwa. Nie sposób tego zrobić bez przeczytania opisu dotyczącego Paschy. Od 1 do 17 tekstu czytam. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona w ziemi egipskiej, mówiąc: ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób. Według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą nieco z krwi i pomarzą oba od drzwia i nad proże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego na wodzie, lecz tylko upieczone w ogniu w całości. Głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeżeli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Gdybyśmy czytali dalej do 17 wiersza, wiemy, że Izraelici mieli spożywać baranka i pomazać te od drzwia z powodu tego, że anioł pański, anioł śmierci, miał przejść przez Egipt, aby pozbawić życia wszystkich pierworodnych egipskich i wszystkich tych, którzy nie mieli drzwi pomalowanych krwią baranka. Powiedzcie mi, kochani, po co zostało ustanowione święto Paschy? Bo z niego bezpośrednio wywodzi się Wieczerza Pańska. Jaki był cel święta Paschy? Główny cel, czego pamiątką może jest Wieczerza Paschalna, tak? Śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, tak? A czego jeszcze? Wyprowadzenia z niewoli egipskiej. Więc po pierwsze, Wieczerza Paschalna była symbolem wyzwolenia z niewoli egipskiej. Izraelici, spożywając Wieczerzę Paschalną, wyznawali tym samym, że Bóg jest ich wybawicielem. Jest tym, który wyratował ich z niewoli egipskiej, z niewoli Faraona. Baranek, jak wiemy, symbolizuje Jezusa Chrystusa. Jest wiele różnych tekstów, które o tym mówią, między innymi Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, werset 29, gdzie czytamy: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Co to oznaczało, że baranek miał być upieczony na ogniu? Czy ma to jakieś znaczenie? Tutaj jest piękna symbolika. W
księdze Izajasza w 53 rozdziale w wersecie 3 i w pierwszym liście Piotra w 4 rozdziale w wersetach 12 i 13 mamy wyjaśnienie, mamy klucz dotyczący tego, co oznaczało upieczenie baranka. Izajasz 53 rozdział, werset 3. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby osoby z sali mogły mi pomagać i czytać niektóre teksty. Tak bym mógł prosić jedną osobę o przeczytanie właśnie tekstu z Izajasza 53:3, z pierwszego listu Piotra, 4 rozdział, wersety 12-13. Dziękuję. I w pierwszym liście Piotra, w 4 rozdziale, wersety 12 i 13, czytamy tam takie słowa. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. A zatem usmażony baranek, upieczony baranek symbolizował Jezusa Chrystusa, który miał cierpieć za grzech świata. Ogień jest symbolem cierpienia, a Jezus Chrystus jest tym, który został nazwany człowiekiem najbardziej doświadczonym w cierpieniu. To cierpienie baranek zniósł za każdego z nas, za ciebie i za mnie. I spożywając baranka, Izraelici tym samym wyznawali, że Jezus Chrystus jest ich Zbawicielem. W symboliczny sposób, zjadając mięso baranka, przyjmowali Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela do swojego serca. Proszę, Artur. Tak, ale to jest nauka nowotestamentowa. Specjalnie sięgamy teraz do Nowego Testamentu, żebyśmy zrozumieli symbolikę starotestamentową. Dlatego, że pomimo tego, że Żydzi nie do końca może rozumieli, a może nie wszyscy rozumieli symbolikę, która była w tym zawarta, Nowy Testament, zwłaszcza nauczanie apostoła Pawła, wyjaśnia nam, o co chodziło w święcie Paschy. Czytaliśmy tekst wstępny również, który mówił z pierwszego listu do Koryntian 5:7, że na naszą Paschę został ofiarowany Jezus Chrystus. I widzimy, jak te symbole w piękny sposób wypełniają się. Do tego dojdziemy za chwilkę. A zatem baranek usmażony na ogniu symbolizował ofiarę, którą Jezus Chrystus miał ponieść za każdego z nas. Spożycie baranka było w symbolicznym sensie przyjęciem Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Przyjęcie Go sercem. Krew baranka, jaka była funkcja może krwi, którą mieli pomazywać od drzwia Izraelici? Po co mieli to robić, pamiętamy? Bo anioł śmierci miał przejść. I co, jeżeli pomazał od drzwia, to co wtedy? Anioł śmierci omijał taki dom. Zobaczmy, kochani, krew Jezusa Chrystusa jest tym, co ocala nas od śmierci. Gdybyśmy czytali sobie pierwszy list Piotra właśnie, pierwszy rozdział, wersety 18-19, to tam czytamy takie słowa. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. I 2:24. On grzechy nasze sam na ciele poniósł swoim na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyły. Jego sińce uleczyły nas. Zatem ofiara Jezusa Chrystusa jest tym, co ocala nas od śmierci wiecznej. W symboliczny sposób Izraelici, marząc krwią od drzwia swoich domostw, mazali tak naprawdę od drzwia swego serca. Krew Jezusa Chrystusa jest tym, co oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, jak mówi pierwszy list Jana 1:7. Z wszelkiego grzechu. I w tym momencie anioł śmierci nie ma prawa do nas, dlatego że zapłatą za grzech, co jest? Śmierć, tak?
Ale w momencie, w którym nasze serce jest pomazane krwią baranka, śmierć nie ma do nas dostępu, ta wieczna śmierć. Dlatego, że Jezus jest tym, który nas wyzwala, który nas ratuje, który daje nam nowe życie. To jest niesamowite. Izraelici w czasie święta Paschy mieli coś zrobić. Oprócz tego, że mieli spożywać baranka i mieli pomazać odrzwia krwią baranka, mieli jeszcze usunąć coś z domu. Pamiętacie, co to było? Mieli usunąć kwas. Dlaczego to było takie ważne? To również jest piękny symbol. Chciałbym, abyśmy otworzyli sobie teraz trzy teksty, które wyjaśniają nam, czym jest kwas w Piśmie Świętym. Pierwszy tekst, prosiłbym, byśmy otworzyli pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, werset 7 i 8. I jeżeli ktoś będzie miał otwarte, prosiłbym bardzo o przeczytanie. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, wersety 7 i 8. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Chodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w czaśnikach szczerości i prawdy. Dziękuję. Czego symbolem jest kwas tutaj, według apostoła Pawła? Kwas jest symbolem złości i przewrotności, tak? W pierwszym, w Ewangelii Łukasza, w 12 rozdziale, w 1 wersecie, mamy wyjaśnione przez Pana Jezusa, czym jest kwas. Jak sobie wyjaśnimy wszystkie te symbole, to właśnie będziemy przechodzić dalej. Łukasz, 12 rozdział, werset 1. Pan Jezus tam mówi, czego symbolem jest kwas. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Obłudy, czyli symbol kwasu to inaczej symbol obłudy, tak? Czyli zobaczcie, złość, nienawiść, przewrotność, obłuda to są same złe rzeczy, tak? W Mateuszu, w Ewangelii Mateusza, w 16 rozdziale, w wersetach 6 i 12, gdybyśmy czytali, tam jest też jeszcze dodatkowa wskazówka, czego symbolem jest kwas. A Jezus rzekł im, miejcie na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. I 12 werset. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów. Nauka faryzeuszów i saduceuszów. A jaka była nauka faryzeuszów i saduceuszów? Pamiętamy, jak Pan Jezus powiedział, znosicie nauki Boże, aby ustanowić nauki ludzkie, tak? Czyli w miejsce nauk Bożych faryzeusze wprowadzali swoje doktryny, swoje nauki. Czyli kwas jest w tym momencie symbolem fałszywej nauki, odstępstwa. A zatem Izraelici, mając usunąć kwas ze swoich domostw, tak naprawdę co mieli usunąć? Mieli pojednać się z Bogiem i z ludźmi, tak? Wyzbyć się wszelkiej złości, przewrotności, obłudy. Mieli zweryfikować to, w co wierzą, utwierdzić się w prawdzie, przygotować w każdym możliwym względzie na wieczerzę paschalną, na przyjęcie baranka, który zmazywał grzechy. To było duchowe przygotowanie, które każdy z nich musiał przejść. I mało tego, to było tak restrykcyjnie przestrzegane, do tego stopnia Pan Bóg przywiązywał do tego wagę, że w momencie, w którym szykowali się do święta Paschy, gdyby ktoś w ciągu tych 7 dni miał w domu jakikolwiek kwas, w tym momencie miał być wytracony z ludu, tak? Czyli Jezusa Chrystusa możemy przyjąć wyłącznie wtedy, kiedy pokutujemy za nasze grzechy. Kiedy pozwalamy Bogu na to, aby Jego krew oczyściła nas z wszelkiego grzechu. Pomogła nam zmienić charakter. Pomogła nam stać się innymi ludźmi. Jeżeli przychodzimy, zaraz też o tym będziemy mówić, na wieczerzę pańską do kościoła, nie powinniśmy bagatelizować tego obrzędu, który jest święty, ale powinniśmy się duchowo przygotować
do spotkania z żywym Bogiem. Badać swoje serca, wyznać Bogu grzechy, pojednać się z ludźmi. Tylko w czystym stanie serca człowiek w godny sposób przyjmuje wieczerzę. Gorzkie zioła. Czego symbolem były gorzkie zioła? Gorzkie zioła były symbolem pokory i symbolem goryczy cierpienia, którą przeżywał Jezus Chrystus. Czy widzimy tą gorycz, którą Pan Jezus przeżywał w momencie, w którym był tuż przed złożeniem swojej ofiary? Pan Jezus mówi do uczniów, ledwo co wlokąc się do ogrodu Getsemane, mówi: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Co on tutaj chciał powiedzieć? On chciał powiedzieć: kochani, czuję się tak fatalnie, jestem tak przytłoczony tymi grzechami wszystkimi, które na mnie spoczęły, że ja zaraz chyba tutaj ducha wyzionę. Ja po prostu nie wytrzymam. I faktycznie Pan Jezus nie wytrzymałby, gdyby Bóg nie posłał anioła, który go wzmocnił. Pan Jezus już wtedy w Getsemane zmarłby z powodu przytłoczenia naszymi grzechami. Jego serce pękłoby z bólu. Pan Jezus tak mocno cierpiał, tak bardzo przerażała go myśl, że będzie miał złożyć swoje życie w ofierze, że modlił się: Ojcze, jeżeli to możliwe, zabierz to wszystko ode mnie. Nie chcę ponosić ofiary, jeżeli to tylko możliwe. Ale potem pomyślał o każdym z nas, tak jak tu siedzimy. Mówi: dzięki mojej ofierze Jarek, Przemek, Emi, wszyscy ludzie, co tu siedzą, będą mogli być zbawieni, będą mogli żyć ze mną na zawsze. Nie, ja muszę to zrobić. Dlatego modlił się później: Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. Ja wiem, że to jest dobre. I poszedł na krzyż. Ale tą gorycz przeżywał cały czas. Czytamy o tym, że Jezus Chrystus był najpokorniejszym z ludzi. I tego symbolem właśnie były gorzkie zioła. A co z cudzoziemcami? Czy cudzoziemcy, ludzie spoza Izraela, mogli spożywać wieczerzę paschalną? Gdybyśmy otworzyli sobie drugą Mojżeszową, 12 rozdział, i tam przeczytamy sobie wersety 48-49. Dwunasty rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, wersety 48-49, i czytamy tam tak. A jeśli zatrzyma się u ciebie cudzoziemiec i będzie chciał obchodzić Paschę Pana, spraw wpierw, żeby wszyscy męscy członkowie jego rodziny zostali obrzezani i wtedy może brać udział w święcie i będzie zrównany z tubylcem, lecz żaden nieobrzezany nie będzie z niej spożywał. Jedno prawo obowiązywać będzie tubylca i cudzoziemca goszczącego pośród was. A zatem tubylcy mogli uczestniczyć w wieczerzy paschalnej pod warunkiem, że wcześniej przyjęli obrzezanie, tak? Czego symbolem jest obrzeska w Piśmie Świętym? Apostoł Paweł mówi nam o tym, że obrzeska jest symbolem nawrócenia serca. Jeżeli człowiek przyjął Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, jeżeli jest prawdziwie nawróconym człowiekiem, może spożywać wieczerzę paschalną. A w jaki sposób przełożyć to teraz na wieczerzę pańską? Zaraz sobie to rozpatrzymy. Powiedzcie mi tylko, kochani, na koniec jeszcze, jeżeli chodzi o Paschę. Na co wskazywała Pascha, oprócz wyprowadzenia z niewoli, oprócz śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, na co wskazywała jeszcze Pascha, święto Paschy? No to mówiliśmy właśnie, ale co jeszcze? Pascha wskazywała na pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne. Dlatego, że tutaj pojawia się pewna spora różnica między Wieczerzą Pańską a Paschą. Więc Pascha symbolizowała pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa. Moglibyśmy to nazwać Chrystus jako ofiara za grzech, tak? Nawet Jan mówi przecież: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To był cel pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa.
Więc Pascha jest symbolem pierwszego przyjścia. I w pewnym momencie Pan Jezus znosi ten obrzęd. Gdybyśmy otworzyli sobie 26 rozdział Ewangelii Mateusza, i tam czytamy wersety od 26 do 28. Mógłbym prosić kogoś o przeczytanie? Bardzo dzielnie mi pomagacie, jestem wdzięczny za to. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, a bowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Dziękuję. Zobaczcie, kochani, co tutaj jest napisane. Tu jest bardzo ważna rzecz napisana. Napisane jest, że Jezus Chrystus ustanowił Wieczerzę Pańską jako pamiątkę nowego przymierza, tak? Czyli jeżeli to było nowe przymierze, to stare musiało przeminąć. Na czym polegało stare przymierze? Stare przymierze polegało na tym, że Izraelici przez wiarę w to, że w symboliczny sposób przynoszą grzechy do świątyni i składają je na baranka, dostępowali usprawiedliwienia z grzechu, tak? Grzesznik, który przychodził do świątyni, miał złożyć swoje ręce na baranka, wyznać swoją winę i w ten sposób symbolicznie przechodziły grzechy tego grzesznika na postać baranka. Jednak w momencie, w którym Pan Jezus przyszedł, nadał nowy wymiar temu przymierzu. Dlatego, że to już nie były cienie rzeczy przyszłych, tak? List do Hebrajczyków mówi, że krew kozłów i cielców nie daje nam oczyszczenia z grzechu. Dlatego Pan Jezus przyszedł jako ten, który dał nowe przymierze. Jako ten, który wypełnił symbolikę Starego Testamentu. Stare przymierze polegało na symbolice, tak? Natomiast nowe przymierze jest przymierzem, które polega na tym, że przyszedł już prawdziwy baranek i złożył ofiarę. 9 rozdział Księgi Daniela, werset 27, proroctwo o 70 tygodniach mówi nam, co zostało zniesione w czasie, kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu. Na pewno nie były to przykazania, jak niektórzy twierdzą, ale jest tam napisane, że w połowie tygodnia zniesie co? Ofiary krwawe i z pokarmów. Co to były ofiary krwawe i z pokarmów? Zakon ceremonialny, ofiary, składanie baranków i cielców w świątyni. To już nie musiało być spełniane, dlatego że wypełniło się w Jezusie Chrystusie. Dlatego też, jakbyśmy czytali w 15 rozdziale Ewangelii Marka, w momencie, w którym Jezus krzyknął: wykonało się! Zasłona świątyni rozdarła się od góry do dołu. Ciekawe jest to, że jak rozdzieramy coś, prawda, zazwyczaj rozdzieramy z dołu do góry. Fakt, że rozdarło się to z góry do dołu, świadczy o tym, że Bóg osobiście pokazał, że bezsensowną rzeczą byłoby w dalszym ciągu składanie ofiar z koziołków i z baranków w momencie, w którym przyszedł baranek Boży, który zgładził grzech świata. Dlatego Jezus Chrystus w miejsce Paschy wprowadził obrzęd zwany dziś Wieczerzą Pańską. Nie spożywamy już dzisiaj baranka, dlatego że Jezus Chrystus złożył już ofiarę. I list do Hebrajczyków 8 razy aż podkreśla, że Jezus Chrystus złożył ofiarę raz na zawsze, doskonałą i więcej nie trzeba. Taka ciekawostka, zanim przejdziemy dalej, w języku greckim i hebrajskim, kiedy jest coś powtarzane dwukrotnie, to znaczy, że jest to bardzo istotne. A kiedy jest powtarzane 3 razy, to ta sprawa po prostu jest najważniejsza, jaka tylko może być. Zobaczcie, tutaj w języku greckim apostoł Paweł, inspirowany przez Ducha Świętego, aż 8 razy podkreślił, że Jezus Chrystus złożył jedną ofiarę, doskonałą i więcej nie trzeba. Bóg chce nam coś powiedzieć, prawda? Pan Jezus powiedział: ja jestem bramą.
Jeżeli kto przeze mnie wejdzie, pastwisko znajdzie. Każdy, kto chce wejść inną drogą oprócz przez bramę, jest złodziejem i zbójcą. Czyli innymi słowy, Pan Jezus mówi, ja jestem jedyną drogą do zbawienia. Jestem jedyną osobą, która może dać ci oczyszczenie i odkupienie z grzechów. Tylko ja. Jeżeli ktoś chce innym sposobem dostąpić usprawiedliwienia, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy w czasie lekcji szkoły sobotniej, w tym momencie idzie złą drogą, fatalną drogą ku zatraceniu. W 4 rozdziale, w 12 wersecie Dziejów Apostolskich czytamy o tym, że Jezus Chrystus, 4 rozdział, werset 12 Dziejów Apostolskich, czytamy o tym, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jezus i tylko Jezus może dać zbawienie tobie i mnie. To Jego krew płynęła za ciebie. To za ciebie modlił się, kiedy ginął na krzyżu. Dlatego też nikt inny, ani nic innego nie jest w stanie zapewnić nam zbawienia, tylko Jezus. Tak więc święto Paschy zostało zniesione na rzecz obrzędu Wieczerzy Pańskiej, gdzie spożywamy w symbolach ciało i krew Jezusa Chrystusa. Chleb jest symbolem Jego ciała, również w Starym Testamencie tak było, natomiast krew Jego jest symbolizowana przez wino. Bardzo ważną rzeczą jest, tutaj tylko wspomnę, może kiedyś jak będę miał okazję i będę tutaj mógł jeszcze raz o tym mówić, będziemy studiowali sobie temat wina w Piśmie Świętym, jakie wino zostało użyte w czasie Wieczerzy Pańskiej, w czasie wesela w Kanie Galilejskiej. Mogę was zapewnić, że na pewno było to wino sfermentowane, bo o tym mówi Pismo Święte bezpośrednio. Chociażby dlatego, że na przykład w czasie wieczerzy, którą Pan Jezus spożywał ze swoimi uczniami, pamiętacie, jaką wieczerzę spożywał? Jaką wieczerzę spożywał? Paschalną. W czasie Paschy nie mogło być kwasu, tak? Nie mogło być nic, co sfermentowane, co zepsute. Dlatego też wszelki sfermentowany sok gronowy również nie mógł mieć miejsca tam, nie mógł występować. Dlatego, że każdy, który miał ferment w domu, miał być usunięty z ludu. I chociażby to jest jeden z argumentów, który mówi o tym, że Jezus Chrystus w czasie wieczerzy nie mógł spożywać sfermentowanego wina. Ale to tak w ramach ciekawostki. Więc jeśli chodzi o obrzęd Wieczerzy Pańskiej, Wieczerza Pańska jest pamiątkiem wyzwolenia z niewoli grzechu i z niewoli diabelskiej. I gdybyśmy otworzyli sobie list do Kolosan, 2 rozdział, werset 15 i Księgę Objawienia, 12 rozdział, werset 11, tam przeczytamy sobie bardzo ciekawe myśli. Gdybym mógł prosić, list do Kolosan, 2 rozdział, werset 15. List do Kolosan, 2 rozdział, werset 15. Co tam czytamy? Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Czyli śmierć Jezusa Chrystusa rozbroiła nadziemskie władze i zwierzchności. Księga Objawienia precyzuje nam to, 12:11 jest napisane, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Tak więc zwycięstwo nad niewolą grzechu i śmierci, zwycięstwo nad niewolą diabelską jest nam dane przez krew Jezusa Chrystusa. Widzimy tutaj analogię do Paschy, więc pewne elementy są wspólne, tak? Pascha była symbolem wyzwolenia z niewoli egipskiej. Wieczerza Pańska jest symbolem wyzwolenia z niewoli grzechu i diabła. Pascha wskazywała na odkupieńczą rolę Jezusa Chrystusa. Wieczerza Pańska również na to wskazuje. Warunkiem zbawienia jest przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. I tak jak Izraelici mieli spożywać baranka
jako symbol tego, że Jezus Chrystus mieszka w ich sercu, jest ich Zbawicielem, tak samo Wieczerza Pańska wskazuje na to, że przyjmując ją, uznajemy Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. I mówi o tym między innymi właśnie Księga Dziejów Apostolskich, werset 38 z drugiego rozdziału, gdzie jest powiedziane: upamiętajcie się i nawróćcie, żeby zostały zgładzone grzechy wasze i byście mogli otrzymać Ducha Świętego. Więc Wieczerza Pańska jest symbolem tego, że przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. To jest bardzo ważne. Uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej kto może? Pamiętamy, w Starym Testamencie cudzoziemcy mogli uczestniczyć w Wieczerzy Paschalnej w momencie, w którym zostali obrzezani, tak? Nowy Testament mówi na temat Wieczerzy Pańskiej, że osoby, które chcą w niej uczestniczyć, muszą coś zrobić. I to jest zapisane w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale, w wersetach 27-29. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Wersety 27-29. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije, albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Izraelici w czasie święta Paschy mieli ze swoich domów usunąć wszelki kwas. Pamiętamy, czego symbolem był kwas, tak? Obłudy, fałszywej nauki, złości, przewrotności. I tutaj jest mowa o tym samym. Jeżeli przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej, nie możemy przystępować do niej niegodnie. Nie możemy traktować tego obrzędu jako coś takiego, że no bo to jest obrzęd taki, w którym każdy powinien wziąć udział, to ponieważ tak wypada, to ja też sobie wezmę w nim udział. To jest bluźnierstwo przeciwko Bogu. To jest zniesławienie ofiary Chrystusa. Apostoł Paweł pisze o tym wyraźnie. Więc jeżeli przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej, powinniśmy być pojednani z Bogiem i pojednani z ludźmi. Jeżeli mamy coś przeciwko komuś, powinniśmy to rozwiązać. Pan Jezus nawet powiedział, gdy przychodzisz do świątyni, a wiesz, że ktoś ma coś przeciwko tobie, nie ty przeciwko komuś, ale ktoś ma przeciwko tobie, powinieneś pójść, pojednać się z bratem swoim, a potem przyjść i złożyć dar swój, inaczej nie będzie przyjęty. Jeżeli przychodzimy na Wieczerzę Pańską i w symboliczny sposób przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, w ten sposób pokazując, że On włada w naszym życiu, że On jest Panem naszego życia, to w momencie, w którym niegodnie przystępujemy do Wieczerzy, mając w sercu zawiść, kłótliwość, złość, nierozwiązane jakieś konflikty i sprawy, jest to bezczeszczenie ofiary Jezusa Chrystusa. I w tym momencie Bóg mówi przez apostoła Pawła, że taka osoba pije własny sąd. Co to oznacza? W momencie, w którym niegodnie przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej, jesteśmy odpowiedzialni za śmierć Jezusa Chrystusa i nie ma dla nas usprawiedliwienia. Wiemy o tym, że każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy, jest winien śmierci Syna Bożego, bo to twój i mój grzech zabił go. Ale w momencie, w którym korzystasz z zasług Jego ofiary, Jego krew oczyszcza cię z wszelkiego grzechu. Natomiast jeżeli niegodnie korzystasz z Wieczerzy Pańskiej, w tym momencie stajesz przed Bogiem bez pośrednika. A ponieważ w nas samych nie ma niczego, co mogłoby zasłużyć przed Bogiem na zbawienie, na uznanie, w tym momencie taka osoba własny sąd je i pije. Czyli nie jest usprawiedliwiona z tego, że jej grzech zamordował Syna Bożego. Są to niesamowite rzeczy, bardzo mocne słowa, ale bardzo ważną rzeczą jest to, abyśmy godnie przystępowali do Wieczerzy Pańskiej, abyśmy przed Wieczerzą Pańską mogli badać swoje serce, mogli czytać o męce Jezusa Chrystusa, mogli dziękować Mu za to, co dla nas zrobił, że Jego krew oczyściła nas. Chyba że to już jest dla nas tak normalne,
i tak oczywiste, że nie robi to już na nas żadnego wrażenia. A to bardzo źle, bo to oznacza, że nasze serce zgrubiało i nie jest już wrażliwe tak bardzo jak kiedyś na głos Bożego Ducha. Pamiętamy też, ostatnia rzecz, którą się zajmiemy teraz, że w czasie święta Paschy występowały zioła, prawda? Zioła, które były symbolem goryczy, ale były również symbolem pokory. Dzisiaj nie spożywamy baranka, nie spożywamy gorzkich ziół, ale Pan Jezus w zamian za to wprowadził nowy obrzęd, który nazywa się umywaniem nóg. Czemu ma służyć umywanie nóg? To jest bardzo ważne, bo ten fakt czasami się pomija. Traktuje się to jako coś takiego formalnego, bo tak trzeba, a jest to coś o bardzo, bardzo głębokim znaczeniu. 13 rozdział Ewangelii Jana, gdybyśmy otworzyli sobie. I tam będziemy czytać wersety od 1 do 5 i później od 12 do 17. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeżeli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście nawzajem umywać sobie nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli miłość wzajemną mieć będziecie. Widzimy, kochani, to jest bardzo, bardzo ważny obrzęd. Dlatego, że jakbyśmy czytali w innych Ewangeliach, Ewangelii Mateusza, Łukasza, Marka, czytamy o tym, że w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy Pan Jezus już miał się z nimi żegnać, w takiej ważnej chwili oni kłócili się o pierwszeństwo. Kto będzie lepszy, kto będzie ważniejszy, kto będzie miał większą fuchę w nowym królestwie. A Pan Jezus nic nie powiedział, tylko wstał, przepasał się i umył im nogi. Umywanie nóg jest przypomnieniem miłości Jezusa Chrystusa. Jest powiedziane, że w momencie, w którym Jezus miał pójść na ofiarę, umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca i wstał i umył im nogi. Więc w momencie, w którym myjemy sobie nawzajem nogi, akceptujemy miłość Jezusa Chrystusa, którą On na nas wylał poprzez akt pokory, akt poświęcenia. I Pan Jezus powiedział: jeżeli jesteście prawdziwie moimi uczniami, będziecie robić tak samo, bo po wzajemnej miłości ludzie będą was poznawać, że jesteście uczniami moimi. A zatem obrzęd umywania nóg świadczy o wzajemnej miłości, którą mamy do siebie nawzajem i do chęci do służby drugiej osobie. Pan Jezus powiedział, że największy w Królestwie Bożym jest ten, który nauczył się służyć. To też odmienia stan naszych serc. W życiu Jezusa czytamy, że w momencie, w którym Pan Jezus umył uczniom nogi, przeszła im chęć na walkę o miejsca, na walkę o pozycję, ale byli gotowi przyjąć każde słowo, które Jezus Chrystus wypowiadał. Byli gotowi jedni drugiemu do nóg się rzucić, żeby umyć. Byli gotowi jedni za drugiego umrzeć. A zatem obrzęd umywania nóg wprowadza nas w atmosferę Wieczerzy Pańskiej. Tak jakby przybliża nam Chrystusa i przygotowuje nas na moment, w którym staniemy pod krzyżem, aby przyjąć Jego ofiarę. To jest bardzo ważne. I ostatnia rzecz. Pamiętamy, Pascha była symbolem pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa, tak? Musiała przeminąć, żeby zastąpiło ją coś nowego. I w liście do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 26 werset, to jest ostatni tekst już.
czytamy, albowiem ilekroć chleb ten jecie i z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. A zatem uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej jest również wyrazem naszej wiary w powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jeżeli przystępujesz do pamiątki Wieczerzy Pańskiej, wyznajesz tym samym, że wierzysz, że Jezus Chrystus przyjdzie ponownie. To są wspaniałe rzeczy. Chciałbym, byśmy mieli to na uwadze, kiedy na następny raz będziemy przystępować do pamiątki Wieczerzy Pańskiej, abyśmy w odpowiedni sposób przygotowali się, abyśmy w uroczysty sposób mogli do niej przystąpić, pojednani z Bogiem, pewni tego, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem i że jest tym, który przygotował nam królestwo, w którym będziemy żyli i panowali razem z Nim na zawsze. Amen. Pomódlmy się, kochani, podziękujmy Panu Jezusowi. Panie Jezu, kochany, który mieszkasz w niebie, z całego serca dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty złożyłeś jedną ofiarę i więcej nie trzeba, Panie. Że Twoja ofiara jest doskonała i wystarczająca, żeby zbawić nas i oczyścić nas z wszelkiego grzechu. Dziękujemy Ci, Panie, za tą szatę utkaną na krosnach nieba, którą Ty przykrywasz nasze brudy i niedoskonałości, Panie, i pokazujesz tym samym przed całym wszechświatem, to moja własność, to mój syn, moja córka, którą umiłowałem, za którą umarłem, oddałem swoje życie. I dziękujemy, Panie, za to, że możemy sobie to przypominać nie tylko za pomocą Biblii, ale możemy też, Panie, uczestniczyć w obrzędach, które przypominają nam o cudownej Twojej miłości. Panie, spraw, abyśmy mogli z czystym sercem, oddanym Tobie, Panie, oczyszczonym Twoją świętą krwią, przystępować, Panie, do pamiątki Wieczerzy Pańskiej i aby kolejna pamiątka, która będzie w tym zborze, Panie, mogła być głębokim przeżyciem dla dzieci Twoich, Panie. Twoje ręce, Panie, powierzamy się. Chcielibyśmy prosić o Twoje błogosławieństwo na cały dzisiejszy dzień, o Twoją szczególną obecność, Panie, o moc Twego Ducha Świętego do pobożnego życia, do składania świadectwa. I prosimy, Panie, też o stałą świadomość w naszych umysłach odnośnie tego, że Jezus Chrystus zapłacił tak wielką cenę. Nie pozwól, aby kiedykolwiek stało się to dla nas czymś oczywistym, czymś normalnym, czymś, co nie robi już na nas wrażenia, ale abyśmy za każdym razem, przypominając sobie te sceny z Golgoty, Panie, mogli je na nowo przeżywać, badać swoje serce i padać w uwielbieniu do Twoich stóp, Panie, żeby dziękować Ci za Twoją łaskę. Bądź uwielbiony, Panie, i wywyższony w życiu naszym, w sercach naszych. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi. Amen.